Dzień dobry, mamy dzisiaj 16 listopada, poniedziałek, okolice godziny 10, to jest tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. Dzisiejszy webinar poprowadzę trochę inaczej niż zwykle, gdyż chciałbym Państwu podzielić go na dwie bądź trzy części. W pierwszej części chciałbym szerzej opowiedzieć na podstawie różnego rodzaju wskaźników czy danych, w jakim otoczeniu na rynku się znajdujemy. W drugiej części szybko, dosłownie chwilę na temat COVID-u i tego, jakie scenariusze w kolejnych tygodniach dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych przewiduje. I na samym końcu oczywiście stricte już analiza techniczna wybranych przeze mnie aktywów finansowych na świecie. Zaczynając od zmodyfikowanego wskaźniku Buffetta, czyli wskaźniku, który w sposób relatywny pokazuje wartość na rynku, czy wartość rynku versus GDP, czyli versus produkt krajowy brutto, gross domestic product, jesteśmy na absolutnych historycznych maksimach. Ten wskaźnik bodajże pokazywałem Państwu już kilkukrotnie w różnych odsłonach, natomiast ten wskaźnik informuje nas o tym, że nigdy na rynku nie było tak drogo, jak jest teraz, ale nigdy nie było tak drogo w relacji do produktu krajowego brutto. Wręcz ceny tego, czy wartości tego wskaźnika pokazują, że jesteśmy zdecydowanie powyżej szczytu osiągniętego podczas bańki dotkomowej czy bańki technologicznej 1.0. W związku z powyższym możemy twierdzić, że obecna struktura na rynku, która powstała, ma również znamiona bańki, przynajmniej na podstawie tego wskaźnika, i ta bańka jest większa niż widzieliśmy to podczas bańki technologicznej 1.0. W ostatnich tygodniach pojawiały się takie terminy na zasadzie transformacji technologicznej 2.0, że teraz jest inaczej niż było x lat temu, pojawił się nowy paradygmat. Oczywiście to są rzeczy charakterystyczne dla takiego typu rynków. Zawsze tak się pojawia w tego typu sytuacjach. Zawsze, gdy mamy do czynienia z wykładniczym wzrostem w tej ostatniej fazie, gdy ten wzrost napędzany niesamowitą euforią neguje każdy fundamentalny fakt, pojawia się tak zwany nowy paradygmat, czyli pojawia się coś, w co każdy zaczyna bez głębszego namysłu wierzyć, co oczywiście w jakiś stopniu ma ten dysonans poznawczy, który powstaje u nas, zneutralizować, bo z jednej strony widzimy niesamowicie pędzące ceny, a z drugiej strony mówimy sobie, no tak, ale od strony fundamentalnej to nam nie gra, to nam zgrzyta. Więc mamy tak naprawdę dysonans, czyli zjawisko, gdzie odczuwamy co innego, a widzimy co innego. No i taką reakcją naturalną naszej psychiki jest zbudowanie sobie czegoś, co nam wytłumaczy ten dysonans i spowoduje jego neutralizację. I zazwyczaj takim zjawiskiem jest powstanie tak zwanego nowego paradygmatu. U szczytu każdej bańki na jakimkolwiek aktywie powstaje nam nowy paradygmat. I możemy sobie poszukać jakąkolwiek grupę aktywów i taki paradygmat nam również powstanie. W 2000 roku na rynku mówiono o tym nowym paradygmacie, jakoby że internet i technologia tak niesamowicie odmienią gospodarkę. Oczywiście one odmieniły gospodarkę, natomiast głównie chodzi tutaj o skalę. Ta skala przereagowania i także myślenia, że wydarzy się coś niesamowicie szybko, była oczywiście zdecydowanie większa od realnych wpływów tych zmian na gospodarkę. Stąd ten nowy paradygmat, który ukształtował się w 2000 roku, skończył się tym, co się, jak kończy się zawsze, czyli pęknięciem takowej bańki. Oczywiście w 2017 roku u szczytu bańki dotkomowej na Bitcoinie w grudniu również widzieliśmy nowy paradygmat. Ten paradygmat mówił o tym, że Bitcoin zastąpi pieniądz cyfrowy. Mówiono o tym, że czy pojawiały się już w niektórych sklepach internetowych możliwość zakupu Bitcoinami. Nawet Facebook wprowadził własną walutę cyfrową i wiele różnych podmiotów czy krajów takowe waluty wprowadzały. No i jak zwykle ten paradygmat okazał się tylko tym zjawiskiem, które ma nas dysonans poznawczy łagodzić. I ten paradygmat też się złamał. W 2007 roku
W innej grupie aktywów na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mieliśmy nowy paradygmat, że rynek nieruchomości jest ostoją, on jest zawsze pewny, nigdy się nie złamie. Jak się to skończyło, pewnie Państwo doskonale wiedzą. No i w tym roku również mamy całą gamę nowych paradygmatów, które nam powstają. Pierwszy paradygmat dotyczy spółek technologicznych, a dokładnie spółek związanych z produkcją samochodów elektrycznych. Weźmiemy sobie NIO, Nikole czy Tesla. Oczywiście to są spółki, które przynajmniej Tesla, nie wiem czy te dwie pozostałe również utrzymają się na rynku, ale to są spółki, które oczywiście odmienią świat. I oczywiście za X lat większość samochodów będzie samochodami elektrycznymi, w domach czy w garażach podziemnych będziemy mieli podłączenie czy specjalne instalacje do tego, aby można było w sposób szybki te samochody ładować. Natomiast to się stanie w większym okresie czasu niż wskazywałaby na to wycena tychże spółek. I to jest też kolejny paradygmat, który powstał. No i na sam koniec, już uderzając bezpośrednio w bańkę technologiczną 2.0, którą obecnie widzimy w Fangmana, kolejny paradygmat, który mówi o tym, że tym razem jest inaczej i tym razem ta transformacja technologiczna gospodarki będzie miała inny wydźwięk. Tylko przy tym paradygmacie znowu zapominamy, że tak naprawdę te spółki technologiczne to są spółki, które oferują po prostu dobra luksusowe, albo inaczej to są dobra wyższego rzędu, to nie są dobra podstawowe. Czyli jest to normalnie segment konsumpcyjny, cykliczny, nic specjalnie z perspektywy takiego podziału, nic specjalnie innowacyjnego i jak najbardziej jest zależny od po prostu cyklu gospodarczego. No i ostatni paradygmat, który widzimy obecnie na rynku, to paradygmat mówiący o tym, że nic się nie liczy, bo Fed uratuje wszystkich i uratuje wszystko. To jest zawsze charakterystyczne dla niesamowitej euforii, którą widzimy na rynku. W 2017 roku tą niesamowitą euforię widzieliśmy na rynku kryptowalut. W 2000 roku ta euforia rozlewała się po rynkach finansowych, natomiast obecnie ta euforia jest równie duża, natomiast przede wszystkim epicentrum tej euforii to są Stany Zjednoczone. Ta euforia, która jest widoczna na rynku, skutkuje również tym, że najprostszy czy najbardziej rozpoznawalny wskaźnik finansowy z analizy finansowej, czyli wskaźnik P/E, czyli zysk przypadający, czyli cena akcji do oczywiście zysku przypadającego na akcję, czyli cena do zysku w języku polskim, wspiął się na historyczne maksima. Jak interpretuje się ten wskaźnik? Ten wskaźnik mówi nam tyle, ile musimy zapłacić złotówek czy też dolarów za jedną złotówkę zysku czy jeden dolar zysku wypracowany przez spółkę. Jak interpretuje się ten wskaźnik? Trudno tu tak naprawdę o jakieś, może inaczej, arbitralnie mamy pewne warunki. Mówi się o tym, że okolice 10 to jest raczej rynek tani, 15 to są wartości, 15-17 to jest powiedzmy dobrze wyceniany rynek efektywny. Powyżej 20 mówi się o tym, że jest drogo, powyżej 25 mamy bańkę. Tak mniej więcej arbitralnie się te jednostki podaje, choć mamy czasami klasę aktywów, jak przyjrzymy się na przykład na polski segment utilitiesów, gdzie ten współczynnik P/E utrzymuje się poniżej 5 i to przez bardzo, bardzo długi czas, czy choćby rosyjski Gazprom itd. itp. W każdym razie istotne jest dla mnie to nie na jakich poziomach jest ten wskaźnik, bo wskaźnik jest na poziomach absolutnie bańki, natomiast głównie chodzi o to, że przebiliśmy szczyt z 2000 roku. To samo powstało na S&P, to samo powstało na Dow Jonesie, prawdopodobnie na Nasdaqach również, choć w Bloombergu nie mamy danych dostępnych za 2000 rok dla Nasdaqów, ale to pokazuje, że na tym wskaźniku, jak i również na innych, jak sobie weźmiemy cenę do sprzedaży, czyli inaczej cenę do przychodów, albo EV do EBITDA, czyli kapitalizację przez zysk operacyjny powiększony o amortyzację, na tych wszystkich wskaźnikach jesteśmy na rekordach w historii, czyli rynek drugim wskaźnikiem jest najbardziej wykupiony historii. No i oczywiście do tego musimy to zostawić z ekstremalnym pozycjonowaniem czy pewnością inwestorów. Mamy taki wskaźnik jak put call ratio. Ja już go Państwu wielokrotnie przywoływałem. W przypadku put call ratio ten wskaźnik on bardzo dobrze nam wyznacza
dołki na rynku, jeżeli weźmiemy jego, jakby go odwrócimy o 180 stopni. Natomiast ten wskaźnik o czym nas informuje? Im niższa jest wartość tego wskaźnika, tym mniej opcji kupna, przepraszam, opcji sprzedaży jest kupowanych, czyli zabezpieczeń przed spadkiem indeksu. Albo w drugą stronę możemy powiedzieć, mamy zdecydowaną przewagę mianownika, czyli opcji kupna, czyli opcji oczywiście na wzrost indeksu. Jeżeli ta proporcja spada, to oznacza, że rynek staje się coraz bardziej pewny, że indeksy będą dalej rosły. I co jest dość ciekawe, jak Państwo popatrzą sobie, gdzie wypadały dotychczasowe dołki, to często te dołki korelują oczywiście ze szczytami na rynku. Rok 2007-2008, pęknięcie bańki na rynku nieruchomości, double bottom. Następnie mieliśmy 14 czy 15, to były taka konsolidacja kilkunastomiesięczna na indeksach przed post-Trump rally. Oczywiście ten wskaźnik uderzył w minimum po wyprzedaży na początku. Przepraszam, on osiągnął minimum w lutym przed tą wyprzedażą, którą widzieliśmy na początku roku. Natomiast obecnie te poziomy są znowu w jakichś ekstremalnie niskich wartościach. To jest 0,37. I znowu nie interpretujemy tego na podstawie tego, ile wynosi wartość, tylko jak to wyglądało w historii. W przypadku wykresu tutaj historia nam ucina się w 2003 roku, natomiast widziałem opracowanie tego wskaźnika dla technologicznych Nasdaqów i one w okolicach 2000 roku, w momencie, gdy cena przez kilka miesięcy utrzymywała się w okolicach historycznych maksimów, wynosiła 0,4. Ten wskaźnik pokazuje, że inwestorzy są absolutnie przekonani do tego, że dalej będzie rosło i wszystkie swoje żetony przesuwają na stole do gry. Dokładnie tę samą interpretację pokazuje nam trochę, czy te same właściwości, te same wnioski możemy wyciągnąć po interpretacji tego wskaźnika, pokazującego, jaki procent otwartych open interest, czyli otwartych pozycji ma S&P 500 versus 30-letnie obligacje, i to pokazuje, jak ryzyko się przesuwa. Im ten procent jest wyższy, tym bardziej ryzyko przesuwa się w stronę S&P 500. Inwestorzy doważają akcje, nie doważają obligacje 30-letnie. No, o czym trzeba powiedzieć? No, jesteśmy na absolutnych historycznych maksimach. Wskaźnik ten jest od 1997 roku, więc wcześniejsze, no na pewno wcześniej nie mieliśmy takich skrajnych pozycjonowań. Może gdzieś by trzeba było zobaczyć, jak wyglądała sytuacja w 1987. Natomiast obecnie widzimy, że mamy absolutnie największe pozycjonowanie w historii, czyli najbardziej niedoważamy obligacje i najbardziej przeważamy się w akcje. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, że poprzedni szczyt był dokładnie w dołku kryzysu. Dokładnie w dołku kryzysu te najwyższe wartości one osiągnęły maksima mniej więcej w grudniu 2008 roku, dosłownie 3-4 miesiące później indeksy zrobiły dołki. Natomiast to doważanie wtedy było bardzo sensowne, choćby z tego względu, że indeksy akcyjne wieloma różnymi wskaźnikami patrząc były absurdalnie wręcz tanie, a z drugiej strony bardzo duże profity można było osiągnąć w tym okresie kilkunastu miesięcy spadków po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości z obligacji. Więc naturalne było realizację zysku z obligacji i doważenie bardzo tanich akcji. Obecnie sytuację mamy taką, że nie pozycjonujemy się w obligacjach, albo inaczej, na podstawie tego wskaźnika najmniej w historii pozycjonujemy się w obligacjach, czyli nie kupujemy ubezpieczenia przed tym, że coś się dzieje źle i najmocniej doważamy się w akcjach w najdroższym rynku w historii. Absolutnie skrajne pozycjonowanie. Do tego oczywiście należy dodać to, jak wygląda sytuacja na indeksach giełdowych. No i tu chciałem Państwu przede wszystkim pokazać jedną rzecz. Do omówienia, do analizy technicznej tego indeksu przejdziemy w późniejszej fazie. Natomiast chciałem Państwu pokazać przede wszystkim dywergencję. Dywergencja to jest takie zjawisko, gdzie kolejne szczyty na instrumencie bazowym, w tym wypadku na indeksie S&P 500, nie korespondują z kolejnymi szczytami na indeksie czy na oscylatorze RSI. Wręcz mamy taką sytuację, że na oscylatorze mamy kolejne niższe szczyty, czyli lower high, natomiast na indeksach mamy higher high, czyli te wyższe szczyty. Rozjeżdża nam się średnia cenowa, którą de facto jakimś rodzajem średniej cenowej jest RSI.
z indeksem bazowym. I oscylatory świetnie można, świetnie, czy tak naprawdę według mnie najlepiej funkcjonują jako dywergencje, choć nigdy one nie pokazują dokładnego momentu kupna czy sprzedaży, natomiast one pokazują zawsze skrajne pozycjonowanie. W 2000 roku dywergencja trwała 33 miesiące, ale ona pokazywała stopniowy, zanikający trend byka, no i ona też świadczyła oczywiście o niesamowitej euforii. Im dywergencja jest bardziej rozciągnięta w czasie i trwa dłużej, więcej czasu, zwłaszcza na tych wykresach długoterminowych, to tym bańka spekulacyjna na danym aktywie jest większa. W 2000 roku 33 miesiące był to absolutny maksimum. Proszę zobaczyć, że w 2007 raptem mieliśmy 5-miesięczną, malutką, skromną dywergencję. We wrześniu, gdy Knot ustanowił maksima, następnie we wrześniu mieliśmy spadek. Mówiłem Państwu o tym, że zrównaliśmy tą historyczną dywergencję. Natomiast piątkowe zamknięcie na wykresie dziennym, na wykresie liniowym już ma historyczny high, natomiast oczywiście już te maksimum na knocie na miesięcznym także zostało zrobione na S&P. Tym samym nie tylko zrównaliśmy tą dywergencję, ale my ją przebiliśmy. Rynek ma ukształtowaną największą dywergencję w historii, czy na S&P, czy na Nasdaqach, czy na Dow Jonesie, czy na indeksie światowym. Jakikolwiek indeks weźmiemy. Tym samym mamy środowisko absolutnej euforii, Środowisko, które nie powinno w żadnym stopniu nas zachęcać do kupienia takiego rynku. Taki rynek powinniśmy wręcz sprzedawać, a nie go kupować. Nikt nie powinien rzucać się na rynek, który jest w każdą miarą waluacji najdroższy w historii. Natomiast doszła nam bardzo ciekawa informacja w ostatnim tygodniu informacje o tym, kiedy, albo inaczej, informacje, które mogą nam pokazać, kiedy hossa na rynku się kończy. John Templeton, twórca Imperium Templetona, mówił o tym, był taki bardzo fajny cytat, że rynki umierają w euforii, że hossa rodzi się w pesymizmie, potem w takim sceptycyzmie rośniemy, dojrzewamy w optymizmie i rynki umierają w euforii. Dodatkowo mówi się o tym, że szczyt, czy taka skrzyżowanie pozytywnych informacji zazwyczaj wyznacza szczyt na rynku akcji i tak samo w drugą stronę. Maksymalne spozycjonowanie negatywnych informacji często wyznacza dołek rynku niedźwiedzia. I proszę zobaczyć, co się pojawiło w ostatnich, no praktycznie ostatnim tygodniu, czy ostatnich dwóch tygodniach. Po pierwsze, mieliśmy taką sytuację, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Joe Biden. Rynek tylko i wyłącznie pozytywy z tego wyciągnął, natomiast według rynku największym plusem, już pomijając różne rzeczy, które ja widzę, ale największym plusem takiej sytuacji jest to, że znika nam ryzyko kolejnych spięć na arenie międzynarodowej, jeśli prezydentem byłby dalej Trump. Więc ryzyko zostało wymazane. Pozytywna informacja. Druga rzecz, Pfizer, a następnie rosyjski Sputnik, tutaj mowa o nazwie szczepionki. Najpierw Pfizer pokazał, że ma szczepionkę na COVID-19, która ma bardzo wysoką skuteczność, następnie rosyjska szczepionka o nazwie Sputnik 5, no i jest spodziewany również w tym tygodniu news Moderny, czyli kolejna bardzo pozytywna informacja, która mówi o tym, że no znika nam ryzyko na rynku, bo pandemia wkrótce się skończy. No i do tego oczywiście jeszcze banki centralne. W Europie klepnięto fundusz, ten fundusz odbudowy. Przedłużono datę negocjacji brexitowych, czyli nie będzie na razie hard brexitu, tego twardego brexitu. Na razie jest jeszcze czas na negocjacje. No i Fed zapewnił, że dalej będzie stymulował rynek. No i pewien problem jest taki, że mówi się o tym, że wzrosty wspinają się po ścianie strachu. No i teraz tego strachu nie ma. Nie ma żadnej negatywnej informacji, no bo de facto to, co ja Państwu mówię o COVID-zie, jak Państwo doskonale wiedzą, na razie rynek ma to w głębokim poważaniu, więc trudno sobie wyobrazić jakieś ryzyko, które mogłoby nam się klarować na rynku. A jeśli nie ma ryzyka, to tak naprawdę nie ma tematów do gry. No i jeszcze chciałem Państwu pokazać kilka rzeczy w fundamentach i dosłownie krótko o COVID-zie.
Pierwsza rzecz związana z fundamentami i mówiłem Państwu o tym, że według mnie mamy obecnie bańkę technologiczną 2.0, to jest to zestawienie. W 2000 roku kółka reprezentują, ten wykres już kiedyś Państwu pokazywałem, te kółka czy okręgi reprezentują wielkość IPO, czyli Initial Public Offering, czyli debiutu giełdowego, spółek, które miały minimalne bądź zerowe przychody. No i w 2000 roku był to przede wszystkim sektor telekomunikacji, technologii i e-commerce, czyli tego handlu internetowego. No i obecnie w 2020 roku widzimy, że mamy podobny szczyt, tylko że tym razem jest to Electric Vehicles Battery, czyli spółki zajmujące się szeroko pojętą produkcją samochodów elektrycznych. Do tego oczywiście należy dodać to, co się dzieje na samych spółkach, które już są na rynku, które oczywiście nie miały IPO, czyli tutaj należy powiedzieć o Tesli, czy choćby o NIO, gdzie mamy typowe znamiona bańki inwestycyjnej w tym segmencie. Powtórka roku z 2000, tyle że prawdopodobnie z większą skalą. I teraz trochę o fundamentach. Pierwsze uderzenie COVID-u w gospodarkę z początku roku spowodowała dość silne zawirowania. Oczywiście nikt tego nie chce przyznać, każdy z nas chce się oszukiwać, że dalej jest dobrze, natomiast COVID spowodował na pewno jedną rzecz na świecie: wymazał rynek pracownika. Do tej pory, do lutego tego roku, mieliśmy ewidentnie w Polsce, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych rynek pracownika. Stopy bezrobocia były tak niskie, że to pracownicy dyktowali warunki. Pracodawcy byli zmuszeni do ciągłych podwyżek, do zmieniania warunków pracy, no i oczywiście to napędzało konsumpcję. To definitywnie się skończyło z pierwszym uderzeniem COVID-u, a prawdopodobnie skończy się, a prawdopodobnie skutki wręcz będą jeszcze bardziej opłakane wraz z końcem drugiego uderzenia. Natomiast oczywiście to spowodowało również inne rzeczy i akurat wykres, który w tym momencie Państwo widzą, to jest procent niespłacanych lat kredytu hipotecznego w Stanach Zjednoczonych. Pęknięcie bańki na rynku nieruchomości w 2007-2008 roku spowodowało wystrzał niespłacalności tych rat do 10%. Jak pewnie Państwo pamiętają, wtedy mieliśmy sporo refinansowań długów, często mieliśmy cały ten termin ninja, czyli osoby, które nie miały przychodów, nie miały przychodów odsetkowych, nie miały żadnych aktywów, przepraszam, nie miały dochodów, a i tak otrzymywały kredyt. Obecnie ten procent niespłacalności rat kredytu sięga 8,5%, czyli tak naprawdę raptem trochę przed szczytem z 2008 roku jesteśmy. A proszę zobaczyć, że tym razem mieliśmy dodane potężne zasiłki, stymulusy fiskalne, czyli środki do tego, aby ludzie mogli te raty spłacać. Też ciekawostką jest to, że większość osób, które otrzymywało zasiłki socjalne w ramach tych czeków federalnych wysyłanych przez Departament Skarbu, nie przeznaczało tych środków na spłatę zadłużenia w bankach. Czyli sytuacja ta pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy dosłownie na chwilę obecną, mamy trochę lepszą tą sytuację niż w 2007 czy 2008 roku, czy 2009, bo ten dołek pewnie wypadł w 2009, czy nawet on jest później zeskalowany. Natomiast obecnie to jest dopiero początek czegoś, co będzie trwało w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Drugą ważną rzeczą, nie wiem, czy to będą dobrze Państwo widzieć, to są tak zwane zasiłki dla bezrobotnych. No i mamy jedną rubrykę Regular States, którą są daną, to jest dana, którą obserwują wszyscy analitycy od zawsze. To są cotygodniowe claimsy publikowane w czwartek o 14:30 i one pokazują, ile ludzi w danym tygodniu zawnioskowało, wypełniło taki druczek federalny o zasiłek dla bezrobotnych i jaka liczba tych osób co najmniej 4 tygodnie taki zasiłek wypełnia co tydzień, czyli jest tak zwana rolowana ta liczba, bo to pokazuje mniej więcej pewien poziom permanentności, który się pojawia. No i obecnie ta liczba to jest około 7 milionów osób. Ona nam bardzo ładnie spadła. Hurray, już wszyscy myślą, że jest dobrze. Natomiast musimy trochę znowu zobaczyć szersze rozbicie. No i schodząc dalej, to są oczywiście oficjalne dane federalne. Mamy trzy takie rubryczki: Pandemic Unemployment Assistance, Pandemic Emergency UC i Extended Benefits. No i to są trzy rubryki, które można powiedzieć, że są pewnym substytutem dla tych zasiłków stanowych.
Dlaczego to jest ważne? Te trzy rubryki, one powstały na skutek potężnych pakietów fiskalnych wpompowanych przez Departament Skarbu w gospodarkę amerykańską. No i problem polega na tym, że to jest 14 milionów ludzi, którzy pobiera te zasiłki. Innymi słowy, pakiety fiskalne wygasają z końcem roku. Jeśli ten pakiet wygaśnie, to nagle tych 14 milionów ludzi prawdopodobnie przesunie się w zasiłkach dla bezrobotnych na regular state, czyli nie będziemy mieć 7 milionów tak osób pobierających zasiłki, a 21. Tak naprawdę mamy 21 milionów pobierających zasiłki, tylko w innych kategoriach. I dlaczego to jest istotne? Znowu odwołam się do poprzedniego kryzysu finansowego, bo ten poprzedni kryzys finansowy był najgłębszym kryzysem gospodarczym od wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku. Wtedy u szczytu kryzysu my mieliśmy około 8 milionów bezrobotnych. To było 8 milionów, 8 do 10 w szczycie. I wtedy sytuacja zaczęła się poprawiać. Obecnie ta liczba wynosi, jak złożymy sobie 7 milionów, obecnie wynosi to 21 milionów, plus mamy bodajże 3 miliony permanentnych bezrobotnych. Czyli na chwilę obecną mamy 24 miliony versus 8 milionów, które widzieliśmy ostatnio. No i teraz dodajmy sobie, albo inaczej, na chwilę obecną proszę zapamiętać na chwilę te dane i zaraz odwołam się do tego, co się może wydarzyć w kolejnych tygodniach czy miesiącach w Stanach Zjednoczonych. Ten wykres też Państwu pokazywałem. On pokazuje, jak istotne są czeki. Połowa gospodarstw domowych udzielała odpowiedzi, że pokrywa swoje wydatki ze stimulus check, które jeszcze oczywiście obowiązują, kończą się one z końcem roku. No i przechodzimy do teraz najistotniejszej rzeczy, zwłaszcza z tym zestawieniem. Dosłownie krótko, nie będę się dzisiaj nad tym rozwodził. Ten wykres wielokrotnie Państwu pokazywałem. To zestawienie mówi nam o tym, że im więcej COVID, im mocniej COVID-19 uderzył w danym kraju, tym spadek aktywności gospodarczej jest większy i uderzenie w gospodarkę jest większe. I tu bardzo prosto można wszystko wytłumaczyć i postawić pewne znaki równa się. Otóż, aby ciąć transmisję wirusa w gospodarce, należy najogólniej rzecz ujmując, zostać w domu, izolować się. Cięcie transmisji wirusa w gospodarce to ograniczenie aktywności gospodarczej, a tym samym to spadek PKB. I żeby przeciąć transmisję wirusa, trzeba ściąć PKB. Niestety, w taki uproszczony sposób można to zobrazować. Nie da się tego zrobić inaczej. Mówiłem Państwu o tym, że mieliśmy podejście stosowane w Azji, które zobaczymy, jak się sprawdzi w fali zimowej. Mieliśmy podejście stosowane w Australii, a także w Nowej Zelandii, czyli polityka tak zwanego zero COVID. Te działania były na razie skuteczne i spowodowały relatywnie słaby spadek PKB, chociaż oczywiście w tych ostatnich miesiącach PKB, zwłaszcza Australii i Nowej Zelandii, także sporo ucierpiał. Natomiast w Europie, na starym kontynencie, jak i w Ameryce Północnej, Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada, byliśmy zmęczeni COVID-em i postanowiliśmy zastosować się do modelu szwedzkiego. I ten model szwedzki oczywiście jest kompletną porażką, niestety, bo model szwedzki był skuteczny, czy nawet trudno powiedzieć, żeby on był skuteczny. Już wielokrotnie Państwu opowiadałem o modelu szwedzkim, mówiłem o tym, że pod względem śmiertelności i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej wypadł on tak samo źle jak model zastosowany w Hiszpanii czy we Włoszech, a pod względem spadku PKB wypadł on zdecydowanie gorzej od bazy krajów porównawczych. Czyli tak naprawdę pod wieloma względami ten model był po prostu zły. A obecnie to, co się dzieje w Szwecji, definitywnie będzie gwoździem do trumny, pokazującym, że ten model był nieskuteczny. Natomiast społeczeństwa Starego Kontynentu, jak i Ameryki Północnej, dość mocno się okłamywały i uważały, że można inaczej rozwiązać ten problem. Można by rozwiązać ten problem nic nie robiąc, tak naprawdę. No i doszło do takiej sytuacji, że w każdym kraju zanotowaliśmy oczywiście po wakacjach, w każdym z tych opisywanych regionów geograficznych, zanotowaliśmy wzrost przypadków, który zaczął przyspieszać. W Europie to przyspieszenie nastąpiło w październiku, w Europie, w półkuli północnej, w strefie geograficznej w Europie mamy dość znaczący spadek temperatury z września na październik i następny znaczący spadek to jest właśnie z października na listopad. To jest o tyle istotne, że w Stanach Zjednoczonych ten znaczący spadek temperatury, czy w Japonii, ma jeden miesiąc poślizgu, czyli następuje z miesiąca
z października na listopad, w Europie jest to miesiąc szybciej. Dlaczego to było istotne? Bo ten spadek temperatury spowodował zdecydowany wzrost możliwości reprodukcji wirusa, co oczywiście jest zgodne ze wszystkimi założeniami, które widzimy od początku roku, i tym samym wirus będzie się szybciej namnażał w kolejnych miesiącach. Dopiero z końcem lutego zdolności reprodukcji wirusa zaczną nam maleć, prawdopodobnie będą na takim poziomie, jak były w październiku, a to, co widzimy obecnie, czy będziemy widzieć w kolejnych tygodniach, będzie tylko faworyzowało wirusa. W Europie mieliśmy mniej więcej taką retorykę. Zaczęło nam rosnąć, nikt się nie przejmował, zaczęło się przeciążać delikatnie na razie służba zdrowia, szpitale. Zaczęto wprowadzać dosłownie bardzo szczątkowe kroki, które nie miały absolutnie prawa działać: obowiązkowe noszenie maseczek, zakaz sprzedaży alkoholu po którejś godzinie, zakaz większych zgromadzeń. I każdy z polityków mówi jedno: nie chcemy lockdownu, nie będzie lockdownu, proszę się o to nie martwić. Oczywiście, zgodnie z modelem, kroki były niewystarczające, wzrost zaczął przyspieszać, przeciążenie służby zdrowia było jeszcze większe, i tym samym wiele krajów było zmuszonych do wprowadzania jakichś form lockdownów. Tu mają Państwo mapę Europy. Oczywiście co tydzień ją Państwu pokazuję, choć znowu ECDC zmieniło nam grafikę, mamy kolejne dwa rejony. Na razie sytuacja w Europie wygląda w taki sposób, że praktycznie w większości krajów mamy wprowadzone lockdowny czy jakieś formy lockdownów. A to też nie chodzi o to, żeby oczywiście porównywać, jaki lockdown jest w jednym kraju, w jakim lockdown jest drugi, bo przede wszystkim wszystko zależy od społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo zastosuje się do zalecenia zostań w domu, przetnie transmisję, tym samym doprowadzi do spadku PKB-u, i czasami mniejsze restrykcje w jednym kraju mogą dla danego kraju być bardziej uciążliwe gospodarczo niż dla innego kraju, który będzie mieć wprowadzone większe restrykcje. Wszystko zależy oczywiście od zachowania obywateli. No ale finalnie Europa przekonała się o tym, że no niestety nie da się w inny sposób walczyć z wirusem, jeśli się nie zastosowało tych modeli azjatyckich, czy też australijskiego i nowozelandzkiego, czyli jeśli nie izolujemy przypadków albo nie decydujemy się na lokalne lockdowny, to niestety będziemy postawieni pod ścianą i będziemy zmuszeni do wprowadzenia tak zwanych twardych lockdownów. Jeśli chodzi o Europę, te twarde lockdowny są wprowadzone obecnie w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Francji. One były wprowadzone w krajach Beneluxu, ale również choćby w Czechach. Część krajów ma opory, choćby Włosi, czy cała, można powiedzieć, ściana, czy cała ściana wschodnia. Te opory widzimy w Polsce, widzimy je również w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii. Natomiast oczywiście finalnie prawdopodobnie też te kraje będą musiały dołączyć do silniejszych lockdownów. Tam, gdzie zaczęło działać, to są przede wszystkim Francja, Czesi i kraje Beneluxu, bo mieliśmy silniejsze formy izolacji społeczeństwa, większe restrykcje, no i udało się oczywiście zahamować przyrost wirusa, odciążyć szpitale, a także wprowadzić wykładniczy spadek zachorowań. Natomiast nie ma co się oszukiwać. Pozostałe rejony geograficzne tą samą drogą będą krążyć. W weekend były nowe informacje o tym, że w Iranie wprowadzono lockdown, w Austrii wprowadzono lockdown. Na ścieżce lockdownowej niestety, ale również jest Japonia. No i zaraz oczywiście opowiem kilka słów więcej o Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych bijemy rekord za rekordem. Widzą Państwo, wzrost zachorowań jest wykładniczy. Dotyczy praktycznie większości stanów. Co gorsza, wykładniczy wzrost zachorowań w Stanach Zjednoczonych jest w obszarze Midwest, czyli to jest tak zwane stany środkowo-zachodnie. Dodatkowo ten wzrost wykładniczy powrócił, i to jest chyba najgorsza informacja, powrócił do stanów, które uporały się z pierwszą falą COVID-u, czy też z drugą falą COVID-u, bo w Stanach tak naprawdę mamy obecnie trzecią falę. Czyli powrócił do stanu Nowy Jork i New Jersey, czyli tych stanów, które były dotknięte pierwszą falą COVID-u, i powrócił do tak zwanego Sunbelt, czyli pasa stanów położonych na poziomie zwrotnika,
No i przede wszystkim dotyczyło to oczywiście Teksasu, Kalifornii, Florydy. Co jest ciekawe, w niedzielę nawet Floryda to był ostatni stan z stanów dotkniętych falą wakacyjną, który nie był jeszcze na tak wyraźnej ścieżce wykładniczej. Obecnie on jest na ścieżce wykładniczej. Mamy oczywiście szczyt hospitalizacji, 70 tysięcy hospitalizacji. Te hospitalizacje w tym tygodniu pewnie wzrosną dramatycznie, bo w tym tygodniu mieliśmy prawie jakieś chyba milion nowych przypadków, więc prawdopodobnie hospitalizacje powinny nam w najbliższym tygodniu jakieś 20 tysięcy, jeśli nie więcej, skoczyć. No i jaki będzie tego efekt? Efekt jest taki, że sytuacja pandemiczna w Stanach jest fatalna. I obecnie sytuacja ta epidemiczna dotyka całych Stanów Zjednoczonych, nie tylko wybranych z rejonów geograficznych, tak jak miało to miejsce przy pierwszej czy przy drugiej fali. Natomiast mamy w Stanach totalną misinformację. Co innego mówi prezydent Trump, co innego mówi CDC. Biden jako prezydent elekt też zaczął się, że tak powiem, motać, bo na początku mówił o lockdownie, następnie te słowa zostały zdementowane. Natomiast finalnie nieważne jest, co mówią politycy, bo przykład Europy doskonale pokazuje, że politycy mogą mówić sobie, co chcą, a niestety kroki, które będzie trzeba podjąć, są takie same, jakby tutaj ostateczne. No i najlepszym przykładem na to jest to, że trzy stany wprowadziły już tak zwany partial lockdown, czyli jakąś formę lockdownów. Taki lockdown w rozumieniu twardego lockdownu wprowadził stan Nowy Meksyk, graniczący z Teksasem. Zresztą z Nowego Meksyku te przypadki bardzo mocno przeniosły się na Teksas. Także Oregon wprowadził silniejszy lockdown. No i najświeższe ogłoszenie było z niedzieli. Stan Michigan zdecydował się na taki lockdown mniej więcej jak mamy w Polsce, czyli praktycznie wszystko, co się da, jest zamknięte. Tak naprawdę w Michigan nawet więcej jest zamkniętych rzeczy obecnie niż w Polsce, czyli trzy pierwsze stany wprowadziły to, a najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach będą wprowadzać kolejne stany. I dlaczego tak? I mamy przed nami ogromne ryzyko w Stanach Zjednoczonych, bo święto Dziękczynienia. Jest to święto, które jest związane z największym ruchem w Stanach Zjednoczonych. Według różnych danych od 1/3 do nawet połowy Amerykanów przemieszcza się, czyli to jest 100 milionów ludzi, którzy przemieszcza się po całym kraju i co jest gorsza, te osoby oczywiście spotykają się nie tak jak w przypadku na przykład Polskiego Dnia Wszystkich Świętych, gdzie mamy bardzo dużą mobilność, ale jednak interakcje społeczne są mocno ukrócone ze względu na czas. W przypadku Święta Dziękczynienia mamy ogromną mobilność i dodatkowo mamy spotkania w gronach rodzinnych, często dużych i często trwających również dłuższy okres czasu, czyli jest to co najmniej ten jeden dzień. Na razie, według ankiet przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, zdecydowana większość Amerykanów chce odwiedzić swoich bliskich na Święto Dziękczynienia i jeśli nikt nie przetnie tego łańcucha, w sensie mówię tutaj o gubernatorach, a zwłaszcza o prezydencie, czy choćby o prezydencie elekcie, nikt nie powie: opamiętajcie się, nie jedźcie, to będzie to niestety epidemiczna katastrofa, bo najprawdopodobniej przed świętem Dziękczynienia będziemy mieć 250, może 300 tysięcy nowych odkrytych zachorowań w Stanach Zjednoczonych, a po święcie Dziękczynienia te liczby gwałtownie nam wzrosną. Jeśli dojdzie do święta Dziękczynienia, to najpóźniej w okolicach Mikołaja czy po Mikołaja, czyli ten powiedzmy 5-10 grudnia, wiele stanów będzie musiało ogłaszać lockdowny, aby zapanować nad tym, co się dzieje. Oczywiście mowa, wiele osób może powiedzieć, że jest szczepionka, więc nie ma czym się przejmować. Natomiast od samego początku, nawet gdy zakładano najbardziej pozytywny rozwój przypadków, tak jak ma miejsce obecnie w przypadku Pfizera, prawdopodobnie zaraz Moderny, to niestety, ale szczepionka będzie miała swój efekt według szacunków CDC dopiero na koniec marca, czyli absolutnie po tej fali, którą widzimy obecnie. Pamiętajmy o tym, że Pfizer i BioNTech powiedziały, że są w stanie wyprodukować raptem 20 milionów, inaczej, dawki, które pozwolą na zaszczepienie 20 milionów osób w grudniu, no i następnie po 50 milionów, po 100 milionów dawek, czyli dawki dla 50 milionów osób w kolejnych miesiącach.
Tyle, że jak popatrzymy na to, że odporność jest zdobywana 7 dni po drugiej dawce, czyli miesiąc od pierwszej iniekcji, to wygląda na to, że dopiero choćby medyków w Stanach Zjednoczonych w sposób efektywny uda się zaszczepić na koniec stycznia, nie mówiąc już o innych grupach wrażliwych. Poza tym należy pamiętać jeszcze o jednej kluczowej rzeczy. Oficjalna rekomendacja CDC, zwłaszcza dla biedniejszych szpitalów w Stanach Zjednoczonych, jest taka, żeby nie szczepić szczepionką Pfizera, ale poczekać na szczepionkę mniej wymagającą. Szczepionka Pfizera, jak i szczepionka Moderny, wymaga głębokiego mrożenia, 80 stopni. W Stanach Zjednoczonych większość szpitali nie posiada takich zamrażarek. To samo dotyczy innych krajów na świecie. Tym samym, aby móc zaszczepić, trzeba by całą infrastrukturę postawić. To jest oczywiście możliwe, natomiast znowu to jest pewien poślizg czasowy. W związku z powyższym, szczepionka Pfizera, czy prawdopodobnie Moderny, czy Sputnik, to wszystkie szczepionki są ważne, natomiast one nie będą game changerami. W dłuższej perspektywie i tak potrzebujemy kilku miesięcy na uzyskanie efektu odporności populacyjnej, natomiast dopiero game changerem będzie szczepionka Johnson & Johnson, bo jest to pierwsza szczepionka, która nie wymaga mrożenia, która może być produkowana w liniach do produkcji szczepionek na grypę i która dodatkowo wymaga tylko jednej dawki. Tylko że spodziewamy się najwcześniej wyników badań z tej szczepionki w marcu przyszłego roku, jeśli nie w czerwcu, więc znowu pewne przesunięcie czasowe. Dlatego też mamy pewnego rodzaju pułapkę, bo z jednej strony inwestorzy myślą o, że mamy szczepionkę, która rozwiązała wszystko. Natomiast ta szczepionka, ona faktycznie skończy fazę pandemii, ale ona skończy pandemię w 2021 roku. Nie będziemy mieć już prawdopodobnie jesiennej fali, albo będzie ona bardzo łagodna w przyszłym roku, natomiast obecnej fali ona nie zmieni. I pamiętajmy też o jednym. Pokazywałem Państwu, jak wyglądał rynek pracy w Stanach Zjednoczonych i jak wygląda niespłacanie hipotek. Jeżeli dojdzie do lockdownów, a wszystko wskazuje, że tak, i decyzje o tych lockdownach będą podejmować gubernatorzy w sytuacji, gdy będą zmuszeni, tak jak choćby Polska czy Czechy, do budowania szpitali polowych, to lockdowny poszczególnych stanów będą skutkować dramatycznym wzrostem znowu bezrobocia, znowu wybiciem pewnego stanu równowagi. No i ta sytuacja w gospodarce dramatycznie się pogorszy w krótkim czasie. No i tutaj oczywiście znowu będą oczy skierowane na kongres i do tego, aby próbować to zamortyzować, będą potrzebne potężne pakiety stymulujące gospodarkę, pakiety fiskalne, które będą musiały być ogłaszane bardzo szybko. Na chwilę obecną jest problem z kolejnym pakietem raptem na 500 miliardów. No i tu jest największe ryzyko. Ten impas polityczny, bo republikanie nie chcą dać więcej, a demokraci się nie zgadzają na mniej, chociaż oczywiście by mogli. Ten impas polityczny może być kluczowy, zwłaszcza że demokraci mogą grać o pełną władzę. Według pewnych szacunków, jeszcze nie jest to pewne, ale w Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację, że wraz z wyborami na prezydenta Stanów Zjednoczonych mamy uzupełniające wybory do Senatu. Jeśli różnica jest nieduża, dochodzi do tak zwanych powtórnych wyborów. No i jeśli chodzi o stan Georgia, tam różnica w wyborach do Senatu była bardzo niewielka i najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest tak zwane powtórne wybory, które miałyby się odbyć w styczniu, pod koniec stycznia. Chodzi o dwóch senatorów, natomiast tych dwóch senatorów mogło być kluczowych, bo jeśli by demokraci te dwa stanowiska uzyskali, to przejęliby władzę w 100%, przejęliby władzę w kongresie. Mianowicie uzyskaliby oczywiście większość w Senacie, bo w Izbie Reprezentantów tą większość już posiadają. No i to jest znowu ogromne ryzyko. Proszę zobaczyć, jak przed wyborami bezczelnie wręcz demokraci grali tymi programami fiskalnymi. No i jeśli żadna ze stron się nie złamie, to do końca stycznia możemy być w takim impasie, a to dla rynku, dla gospodarki byłby definitywny cios. Czy politycy będą odpowiedzialni, czy rządza władzę jak zwykle wygra? Myślę, że mogą sobie Państwo doskonale odpowiedzieć na to pytanie. Kolejna rzecz dotycząca Europy i tego, co widzimy obecnie, widzimy zdecydowany spadek aktywności gospodarczej. To jest normalne, bo tylko w ten sposób możemy ciąć transmisję. Nie da się ciąć transmisji wirusa, nie mając spadku aktywności gospodarczej. Pytanie jest, jak mocno te transmisje musimy ciąć. Na początku roku zdecydowaliśmy się na najbardziej rozsądne rozwiązanie znane nam z modeli, z
doświadczeń, a także z zaleceń choćby przez WHO czy CDC podawanych, czyli krótki, ale głęboki lockdown, który miał bardzo szybko stłumić wirusa. To jakby się udało. Absolutnie ta ścieżka nie jest obecnie powielana. Na chwilę obecną raczej rządzący chcą stabilizacji zachorowań, nawet na dość dużym poziomie, ale tylko po to, aby ochronić szpitale, a by jednak gospodarka dalej przędła. No i tu mamy ogromne ryzyko tego, co prawdopodobnie będzie się działo w kolejnych tygodniach, bo tak jak Państwu powiedziałem, zaczyna się dopiero sezon chorobowy, więc niestety, ale koronawirus będzie coraz skuteczniej zarażał. Więc jeśli na obecnym poziomie będziemy luzować obostrzenia, najprawdopodobniej dojdzie do szybkiego wzrostu zachorowań. A niestety te luzowanie obostrzeń to jest coś, co ewidentnie będą chcieli rządzący w Europie przeprowadzić. Można by sobie wyobrazić dwa scenariusze. Jeden scenariusz moim zdaniem zakładałby utrzymanie bieżących restrykcji przez dłuższy okres, przez okres kilku miesięcy. Czyli zostajemy na obecnych restrykcjach, nie doprowadzamy do full lockdownu, ale jednak obecne restrykcje, które miałyby spowodować mniej więcej o 50% spadku aktywności gospodarczej i tym samym nie mamy takiego głębokiego, szybkiego dołka, tylko raczej ten dołek byłby płytszy, ale zdecydowanie dłuższy. To jest jeden scenariusz. Natomiast moim zdaniem jest to scenariusz, który nie obroni się politycznie. I politycznie będziemy mieć taki najprawdopodobniej scenariusz, że będziemy mieć ten spadek. Gdy tylko sytuacja zacznie się poprawiać, to będą naciski na otwieranie gospodarki. I gospodarka zostanie otwarta w jakimś stopniu, zwłaszcza, że będziemy mieli duże naciski, aby zrobić to przed świętami. I najprawdopodobniej to spowoduje na tyle gwałtowne pogorszenie się sytuacji, że będą potrzebne mocne lockdowny, czyli najprawdopodobniej będzie to miało mniej więcej taki charakter. No i to już widać po poszczególnych krajach. Proszę zobaczyć, Czesi uzyskali wykładniczy spadek zachorowań, w Czechach udało się również uzyskać spadek liczby hospitalizacji. Działa tak ten model, jak miał działać. Tyle, że Czesi są czwarty tydzień na twardym lockdownie, mieli wcześniej dwa tygodnie lżejszego lockdownu, czyli gospodarka już cierpi 6 tygodni, czyli spadek PKB i aktywności gospodarczej w Czechach jest dość duży. Oczywiście Czesi mają teraz wskaźnik reprodukcji 0,8, chociaż tymi wskaźnikami reprodukcji też nie powinniśmy się mocno sugerować. No i jeśli chodzi o Czechy, mamy taką sytuację, że najprawdopodobniej Czesi będą się wkrótce otwierać. Przynajmniej takie w zeszłym tygodniu pojawiały się takie informacje, że czeski rząd myśli o ściąganiu obostrzeń. No i to znowu będzie najprawdopodobniej fatalna decyzja, bo zgodnie z modelami przyjętymi przez WHO powinniśmy dążyć do tego spadku zachorowań, aby ten spadek doszedł do zera bądź do raptem kilku czy kilkunastu przypadków po to, aby po otwarciu gospodarki można było znowu te przypadki dość szybko izolować. Jeżeli Czesi będą się chcieli otworzyć, mając dalej kilka tysięcy aktywnych przypadków, nie miną 2-3 tygodnie, gdy wrócą na nowe szczyty, jeśli chodzi o zachorowania w obecnych warunkach atmosferycznych. Będzie zupełnie inaczej niż przy pierwszej fali, gdy otwieraliśmy się praktycznie w lecie na przełomie maja i czerwca. Teraz gospodarki miałyby się otwierać w najgorszym sezonie chorobowym, bo dopiero fala jesienna się kończy, a zaczynamy okres zimowy. No i to jest jakby całe ryzyko, które ja widzę dla gospodarki europejskiej, czy dla gospodarek europejskich, bo na przykład taka Słowacja, która ma bardzo podobną ścieżkę do Czech, wręcz identyczną, postanowiła w poniedziałek już ściągnąć pierwsze obostrzenia. Ściągnąć obostrzenia, gdzie absolutnie mamy tylko wyhamowanie i na razie lekki spadek zachorowań. Trzeba się bardzo mocno będzie przyglądać tym dwóm krajom, bo one będą wyznacznikiem tego, jak może wyglądać sytuacja w kolejnych tygodniach, w Europie. Tym samym uważam cały czas to, co mówiłem Państwu do tej pory, że z perspektywy analizy technicznej, takich długoterminowych układów Elliotowskich, finalizujemy 10-11-letni trend wzrostowy, finalizujemy impuls wzrostowy, który nam buduje falę piątą. To jest super cykl, czyli cykl trwający od II wojny światowej. Jeśli chodzi o indeks S&P 500, to co powinno się wydarzyć w kolejnych miesiącach, bo tak jak powiedziałem Państwu, COVID będzie uderzeniem,
które zada cios gospodarce, natomiast COVID w połowie przyszłego roku zniknie jako problem. Tak? Będzie szczepionka, będą efektywne szczepienia. Do września, października przyszłego roku temat COVID-u będzie praktycznie zapomniany. Będziemy mieć jakąś delikatną falę, a w kolejnym roku, w 2022, COVID będzie już endemiczny, czyli będzie występował tylko na danych obszarach i będziemy się na niego regularnie szczepić, tak jak na grypę. Natomiast cios, który zostanie zadany gospodarce, będzie trwał zdecydowanie więcej i ta sytuacja dopiero będzie wychodzić w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Z punktu widzenia analizy technicznej jest to finalizacja wydłużonej fali piątej. To jest też istotne. Zarówno na S&P, na Dow Jonesie, na Nasdaqach mamy wydłużoną falę piątą. Ściągając logarytm, to wydłużenie jest dobrze widoczne. Wydłużenie fali piątej świadczy, już to Państwu mówiłem wcześniej, świadczy o bańce inwestycyjnej, która zbudowała się na danym aktywie. To wydłużenie fali piątej było także widoczne na indeksach w 2000 roku. No i co jest charakterystyczne, to wydłużenie fali piątej skutkuje tym, że ruch następujący po tym wydłużeniu powinien być tak, jak widzieliśmy na początku roku, czyli dynamiczny ruch spadkowy, który w pierwszej swojej fazie przeceny powinien zmierzać do dna pod fali drugiej, tej fali piątej, czyli to są okolice 2400 punktów. To jest jakby pierwsze miejsce takiej gwałtownej przeceny, a finalnie ten ruch spadkowy powinien zmierzać do przedziału 1300-1700 punktów. Oczywiście, jeśli chodzi o wykres dzienny, budujemy jakąś dziwną formację, bo jest to formacja, ale to też warto to pokazać, bo budujemy wydłużonego, inaczej, rozszerzającego się klina kończącego, niezbyt często występująca, tak naprawdę ekstremalnie rzadko występująca formacja falowa, natomiast bardziej istotne jest to, że wraz z tymi ograniczeniami, w które uderzaliśmy na wykresie miesięcznym, czyli górne ograniczenia wieloletnich kanałów wzrostowych, to uderzamy także w dwa kolejne ograniczenia kanału i to wszystko na ogromnej dywergencji. Czy może poprawimy szczyt? Może jeszcze ten lokalny szczyt zostanie poprawiony, natomiast sytuacja na kolejne tygodnie raczej zapowiada się źle. Indeks VIX cały czas sugeruje możliwość budowania formacji RGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, gdzie silny zwrot w stronę 100 mógłby nastąpić. No i podobne wnioski mamy, jak przyjrzymy się choćby Dow Jonesowi. Na Dow Jonesie także mamy formację rozszerzającego się klina kończącego. No a w długiej perspektywie dotykamy znowu potężnych ograniczeń, potężnych oporów, czy na wykresie tygodniowym, czy na wykresie miesięcznym, które są widoczne. Co ciekawe, Nasdaq 100 jako chyba jedyny z indeksów nie poprawił swojego maksimum, fangi były mocno wyprzedawane, więc być może w przypadku Nasdaqa 100 już zaczynamy tą sekwencję impulsową, natomiast w długim terminie to jest to samo. Wydłużenie fali piątej, szczyt lokalny może być poprawiony, nie musi, to jakby nie jest istotne. Istotne jest to, że mamy największą dywergencję w historii, górne ograniczenie kanału wzrostowego. Jeśli poprawimy szczyt, to ta dywergencja będzie miała 35 miesięcy, chociaż to i tak będzie najdłuższa dywergencja w historii. No i ten silny ruch spadkowy powinien wkrótce na indeksach amerykańskich się rozpocząć. Co jest też ważne, cała euforia, która jest widoczna obecnie, jest skupiona w Stanach Zjednoczonych. Bo rynki europejskie reagują inaczej, ale widzimy doskonałą korelację czy rynków europejskich, czy rynku polskiego. Widzimy też ogromną też zaangażowanie kapitału zagranicznego na tychże rynkach z rynkiem amerykańskim. W związku z powyższym cały impuls, cały bodziec do ruchu przyjdzie z tego rynku. Czy on przyjdzie w związku z lockdownami następującymi po święcie dziękczynienia, czy też przed świętem dziękczynienia? To się okaże. Natomiast to, co warto też powiedzieć, nigdy nie mieliśmy w historii takiej sytuacji, gdzie indeksy byłyby w stanie rosnąć w sytuacji, gdy, i tutaj może przywołam kakarą, w sytuacji, gdy mamy spadek PKB-u. Oczywiście były takie momenty, gdy mieliśmy mniejsze dynamiki PKB-u, gdzie te indeksy potrafiły rosnąć. Natomiast sytuacja, w której mamy ogłoszony lockdown, który skutkuje tym, że wzrost PKB-u czy prognoza dla PKB-u dla czwartego kwartału zmienia się o 5 punktów procentowych z plus 2,5 na minus 2,5, a indeks przyjmuje to kilkuprocentowym wzrostem, tego w historii nigdy nie było. To pokazuje siłę euforii, która jest na rynku. Na CAC 40 mamy falę A, trójfalową korektę i powinniśmy powracać do tej sekwencji, do tej silnej sekwencji spadkowej. FTSE MIB dzisiaj poprawił maksima,
To też ciekawe, bo Włosi mają najgorsze podejście do COVID-u w Europie. No i prawdopodobnie Włosi podążają swoim scenariuszem wykreślonym na początku roku, czyli najsilniej gospodarczo będą musiały na tym wszystkim tracić. No ale nie zmienia to faktu, że mamy poprawione maksima, lokalne korekty typu ABC. Natomiast cały ten euforyczny ruch spowodowany jest oczywiście ruchem na indeksach amerykańskich i korelacyjnym, bardzo mocnym wzrostem. W Europie również Eurostoxx 500 na nowych lokalnych maksimach. Dokładna trójfalowa korekta, po której ten ruch spadkowy powinien się rozpoczynać. Tu cały czas impulsem będą Stany Zjednoczone. No i mamy DAX-a, który był najsilniejszym indeksem, więc w związku z powyższym on trochę mniej zyskiwał na wartości od pozostałych indeksów. Natomiast również znajduje się w okolicy lokalnych maksimów. On jako jedyny z europejskich indeksów może mieć już układ spadkowy, w sensie 1, 2, a nie dopiero wieńczenie fali C, jak tamte indeksy. No i moim zdaniem ma do tego zbudowaną formację głowy z ramionami. No i cały czas na wykresie miesięcznym ma tą wieloletnią formację głowy z ramionami z targetem spadków na 5000 punktów. Co jest też ciekawe, proszę zobaczyć, że niemiecki DAX po informacji o lockdownie, to był ten dzień, następnie mieliśmy silną lukę Bessy, jesteśmy tak naprawdę 4% wyżej, pomimo tego, że gospodarka niemiecka straci 5% łącznie na tychże działaniach według wstępnych szacunków. Oczywiście prawdopodobnie będzie więcej. Dzisiaj mieliśmy również informację o tym, że restrykcje będą przedłużone na grudzień. No i na razie niemiecki indeks dzisiaj stracił 0,5% na tę informację. W związku z powyższym euforia cały czas trwa i bez Stanów Zjednoczonych ta euforia się nie złamie. Czy sytuacja pandemiczna w Stanach może na to wpłynąć? Wydaje mi się, że tak, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mają zupełnie inne podejście do pandemii i dopiero teraz zaczynają otwierać oczy, że jednak chyba nie poradzili sobie lepiej od Europy. Ten proces trochę trwa. Poczekajmy do święta dziękczynienia, do tego, co się wydarzy po święcie dziękczynienia. Cały czas na razie swojej strategii inwestycyjnej nie zmieniam. To wszystko, co Państwu pokazywałem, to do tej pory te rekomendacje podtrzymuję jako aktualne. Warto również zwrócić uwagę na dolara amerykańskiego, który cały czas czai się do jakiegoś silniejszego risk-offu, czyli do ewentualnych wzrostów, czy to w okolice 115, czy nawet 140. A z perspektywy krótkoterminowej, bo ten wykres miesięczny wielokrotnie Państwu pokazywałem, mamy falę pierwszą, trójfalową korektę, falę drugą i znowu mamy jedynkę, dwójkę na mniejszym interwale. Wygląda to tak, że wkrótce dolar powinien zacząć się mocno odkręcać w stronę północną, no i tym samym oczywiście ta recesja, która to też jest ciekawa rzecz. Mamy oficjalnie recesję, bo większość gospodarek pierwszy kwartał tego roku miał lekko na minusie, drugi kwartał tego roku miała bardzo mocno na minusie. W trzecim kwartale był bardzo mocny wzrost versus kwartał do kwartału i już na chwilę obecną wiemy, że przynajmniej w Europie czwarty kwartał będzie ujemny. W Stanach Zjednoczonych w czwarty kwartał najprawdopodobniej również będzie spadek PKB versus trzeci kwartał, czyli jesteśmy cały czas w recesji. Ta recesja tak naprawdę powinna dopiero się rozkręcać. No i w związku z powyższym USD PLN, jak i Euro PLN, tutaj spodziewam się mocnego negatywnego wpływu na polski PKB, mocna wyprzedaż złotówki, ale również umocnienie dolara i choćby na kanwie umocnienia dolara, to USD PLN, jak i Euro PLN krzyżowo przez euro powinien zyskać około 20-25%, a drugi czynnik to będzie wyprzedaż polskiej waluty, bo recesja, która uderzy w Polskę, może być bardzo silna. W związku z powyższym, że w przypadku akurat Polski mamy najgorsze podejście do pandemii w całej Europie, a w związku z tym najprawdopodobniej najsilniejsze kroki Polska będzie musiała podejmować, aby stłamsić tą pandemię w kolejnych miesiącach. Więc cały czas uważam, że ten czynnik dolara będzie tutaj niezwykle istotny. Na końcu podam też nową rekomendację na dzisiaj, więc proszę wytrzymać do końca, bo ten webinar już trochę dzisiaj trwa, natomiast wiele rzeczy jak zwykle chciałem Państwu powiedzieć. W przypadku złota, jak i srebra mamy co najmniej jedną nogę spadkową przed nami. Na złocie, srebrze mamy albo falę A, następnie formację trójkąta, fala B i spadkowa fala C. To jest ten wariant minimum. Oczywiście ta struktura ABC może dopiero zbudować pierwszą falę W i możemy zbudować podwójnego spadkowego zygzaka, bo jednak w tej strukturze spadkowej powinniśmy zmierzać do rejonu 1500-1300. To, co jest dużym plusem
to fakt, że na złocie i na srebrze powstają nam struktury korekcyjne, czyli najprawdopodobniej trendy zapoczątkowane na początku roku będą dalej kontynuowane, ale najpierw potrzebujemy głębszej korekty. Zamiast tego scenariusza ABC możemy już mieć scenariusz WX i możemy rozpoczynać pierwszą falę ABC. To też jest jakby do przyjęcia. Natomiast na chwilę obecną te struktury są strukturami w długim terminie prowzrostowymi, aczkolwiek najpierw spodziewam się, tak jak już Państwu mówiłem, spadku do strefy 1500-1300 na złocie. W przypadku srebra ta przecena powinna być analogiczna do $18. To jest miejsce. Ten różowy scenariusz to jest to, czego się przynajmniej spodziewam na srebrze. Również można tutaj wyróżnić falę A i następnie wariant korekty w formacji trójkąta, która zbuduje nam falę B, więc spadkowa fala C na $18. W przypadku ropy naftowej mamy podobne warianty. Mamy spadkową falę A, rzadko spotykaną, nieregularną korektę płaską, która zbudowała nam tą falę drugą, ale jednak zatrzymaliśmy się na zniesieniu Fibonacciego. No i najprawdopodobniej, jeśli lockdownami będziemy się trochę mocniej przejmować, a moim zdaniem to, co widzimy obecnie, to jest dopiero początek tego, co się będzie działo w kolejnych tygodniach, to ropa naftowa powinna się również mocno korygować, przynajmniej na te $28, jeśli nie w ogóle na nowe minima. No i ta rzecz, którą chciałem dodać jako nową rekomendację, czy wrócić, to jest miedź. I zacznijmy od miedzi w dłuższym interwale czasowym. Otóż miedź dzisiaj poprawiła lokalne maksima, zbliża się do szczytu z początku roku. No i mamy tutaj dwie możliwości, jeśli chodzi o scenariusze Elliottowskie dla miedzi. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że od tego dołka po wyprzedaży tegorocznej mamy formację impulsową. Więc ta formacja impulsowa albo nam kończy falę C w korekcie płaskiej ABC, po której zobaczymy 50% spadek na zbudowanie fali C w większej formacji trójkąta, potem DE, czyli jeszcze wiele lat konsolidacji. To jest jeden wariant. Drugi wariant jest taki, że zakończyliśmy falę pierwszą i zobaczymy ten spadek trochę mniejszy, 20-25%, czyli na tym ruchu umocnienia dolara. Wtedy symultanicznie spada nam miedź, złoto, srebro, ropa naftowa, ale te spadki są płytsze i po tych 20-25% przeceny silnie odbijamy. To jest drugi wariant, który jest dopuszczalne. Natomiast w obu tych wariantach mamy ten ruch spadkowy. Pytanie, czy on będzie mieć formę impulsu, czy on będzie mieć formę korekcyjną. Ale bardzo ciekawy jest tutaj układ na wykresie dziennym, bo mówiłem Państwu o tym, że mamy impuls. Mamy falę pierwszą, drugą, falę trzecią, w której piątka była wydłużona, czwórkę i następnie mamy formację klina kończącego. Dzisiaj maksima są przebite. Wykres jest oczywiście na piątkowe zamknięcie, więc nie ma tego przebicia. Natomiast dzisiaj maksima zostały poprawione. I tym samym mamy zbudowaną ogromną dywergencję na klinie kończącym. W związku z powyższym, to jest taki układ, który mówi enough, który mówi, że to jest dość wzrostów, i tym samym powracam do tej rekomendacji na spadki miedzi, przynajmniej na tą przecenę zmierzającą na 61,8 tego całego ruchu. Czyli ten wariant, który spodziewam się minimum na miedzi, to jest przecena w stronę 250 centów. Czyli jeżeli mamy teraz 300, bodajże 322 centy są obecnie na rynku, więc mamy przecenę rzędu 70 centów, to jest ponad 20%, doliczymy do tego lewar, czyli silny ruch spadkowy i to jest jakby ten trade na najbliższe tygodnie. Prawdopodobnie może być tak, że ze złota, srebra, jak i miedzi, jeśli będą to struktury korekcyjne, to po tym pierwszym ruchu korekcyjnym będę się wycofywał, czyli będę rekomendował realizację zysków i zostanę tylko, czy zostaniemy tylko w tej strategii na spadki indeksów akcyjnych. Ale to zobaczymy, jak się będzie sytuacja oczywiście rozwijać w tym najbliższym czasie. Podsumowując, niesamowita euforia, która prawdopodobnie zbudowała nam bańkę technologiczną 2.0, środowisko dokładne do tego, aby trend mógł się zakończyć, aby rynek byka mógł się finalnie zakończyć. I niestety, ale zarówno Europa, jak i zwłaszcza Stany Zjednoczone będzie czekała jeszcze kolejna fala prawdopodobnie lockdownów bądź wydłużania restrykcji, jeśli chodzi o Europę. Więc wydaje mi się, że to, czym cieszy się rynek, to jest niestety coś zdecydowanie przedwczesnego. I COVID faktycznie zniknie, ale problem dla gospodarki w kolejnych miesiącach czy latach
zostanie. To dzisiaj na tyle w tygodniu na giełdach zagranicznych. Jak zwykle zapraszam do drugiego webinaru poświęconego również rynku polskiemu. Tam więcej opowiem o sytuacji covidowej w Polsce i tym zamieszaniu, które mamy obecnie i tym, jak najprawdopodobniej kolejne tygodnie, miesiące będą wyglądać na rynku przy książęce. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.